Urodziłem się na Śląsku, wychowałem się na Śląsku, moi rodzice są Ślązakami, więc traktuję Śląsk jako tak naprawdę swoje miejsce, w którym się urodziłem, uczyłem i w którym pracuję oczywiście. Wybitny specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej ze szczególnymi osiągnięciami na polu mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Operował i nadal operuje nowotwory tak naprawdę z zakresu całego ciała poprzez narządy jamy brzusznej, nowotwory piersi, nowotwory z zakresu głowy i szyi czy też lokalizacji kończynowej. Mimo tak wszechstronnego spektrum zabiegów, które pokrywa, w pewnym momencie kariery zdecydował się również zaangażować w dziedzinę mikrochirurgii rekonstrukcyjnej razem z panem profesorem Adamem Maciejewskim. Jest to dziedzina, którą zajmuje się zaledwie kilka osób w Polsce, a tak naprawdę właśnie profesorowie ją w Polsce rozwinęli od zera. Zespół operacyjny, w skład którego wchodzi profesor, przeprowadził 2 przeszczepy twarzy, w tym pierwszy na świecie, ratujący życie. Z sukcesem wykonał także transplantację narządów szyi, nie tylko u dorosłych. Przeniósł swoje całe doświadczenie z populacji dorosłych na pacjentów pediatrycznych, czyli dzieci z rozpoznaniem onkologicznym. Zdarzało się panu profesorowi operować nawet i 3-miesięczne niemowlęta. Więc pan profesor jest zdecydowanie prekursorem, jeśli chodzi o te rozwiązania w Polsce i utworzył tak naprawdę prawdopodobnie jeden z prężnie działających programów mikrochirurgii pediatrycznej w Polsce. Od początku kariery zawodowej związane z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, choć współpracuje też z innymi podmiotami. Doświadczenie zawodowe z mikrochirurgii i chirurgii rekonstrukcyjnej zdobywał w najlepszych światowych ośrodkach. Należy do zaszczytnego grona Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. Jest dwukrotnie wyróżniony przez prezydentów RP odznaczeniami państwowymi najwyższej rangi za działalność medyczną oraz wkład w rozwój polskiej medycyny. Profesor Łukasz Krakowczyk jest moim mentorem i tak naprawdę ojcem chirurgicznym tak zwanym. Wiem, że mogę na niego liczyć w każdym momencie, zarówno przy stole chirurgicznym, jak i też poza salą operacyjną, czy też poza sferą zawodową. Panie profesorze, 300 elementów do wymiany ma człowiek. Z czym medycyna rekonstrukcyjna nie potrafi sobie poradzić? Z rekonstrukcją głowy. To, co kiedyś było kilka lat temu, jeden z profesorów włoskich powiedział, że jest w stanie odciąć głowę i ją zrekonstruować. W chwili obecnej myślę, że rekonstrukcję rdzenia kręgowego jeszcze nie jesteśmy w stanie zrobić i myślę, że to jeszcze jest daleka, daleka droga. Poza tym, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, mamy tych części wymiennych na tyle, że możemy je wymienić albo pożyczyć sobie z jednego miejsca ciała i przenieść w drugie. Oczywiście wymaga to wiele precyzji, że tak powiem, i sprzętu, który jest temu służył, ale jesteśmy w stanie to zrobić oczywiście. I tak jak przeszczepy twarzy, tak jak codzienność nasza rekonstrukcji regionu głowy i szyi, kończyn, piersi, to jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić jak najbardziej. A co najczęściej rekonstruują chirurdzy onkologiczni w Instytucie w Gliwicach? Około 70% zabiegów rekonstrukcyjnych to jest region głowy i szyi. To są pacjenci z zaawansowanymi nowotworami regionu szczęki, żuchwy, którzy po takich rozległych zabiegach resekcyjnych, czyli usunięcia guza radykalnego, ponieważ my w onkologii nie możemy zastanawiać się nad tym, czy ten margines ma być 0,5 centymetra, czy centymetr ma być adekwatny do choroby. Stąd jak gdyby, żeby nie okaleczać tych pacjentów, to wykonujemy takie zabiegi rekonstrukcyjne. Która z operacji jest najtrudniejsza? Każda. Każda wymaga. Każda jest inna. Każda jest inna i każda wymaga od nas skupienia, zaplanowania odpowiedniego,
przygotowania do zabiegu operacyjnego. No, medycyna jest taka piękna i chirurgia jest tak niesamowicie piękna, że każdy pacjent jest inny. Jak wygląda takie planowanie operacji? Jeśli mamy już troszeczkę doświadczenia, moje w chwili obecnej to jest 20 lat pracy, to jak gdyby przestrzenne wyobrażenie sobie, jakich tkanek nam będzie brakowało. Ale zaczynałem od tego, że kupowało się w sklepie gąbki, które się przycinało, w jakiś sposób składało, albo papier, albo czasami aluminiowa folia, którą się składało w różne kawałki i dopasowywało tak naprawdę te elementy sztuczne już później do pacjenta. Czym jednak człowiek nabywa więcej doświadczenia, tym to planowanie przestrzenne jest zdecydowanie łatwiejsze. W 2013 roku wraz z profesorem Adamem Maciejewskim przeprowadziliście pierwszy przeszczep twarzy. W tej procedurze brało udział aż 14 chirurgów, potem był kolejny przeszczep twarzy. Jak trudna to jest operacja? Pierwszy przeszczep twarzy u Grzegorza to był 15 maja, pamiętam to jak dziś, 2013 roku. Ten przeszczep był na tyle skomplikowany dla nas jako chirurgów, ponieważ wymagał zdecydowanie szerszego postępowania chirurgicznego. Myśmy przygotowywali się do pierwszego przeszczepu twarzy, do tkanek miękkich. To było około 60 pobranych twarzy ze zwłok i przeszczepionych kolejnym zwłokom. To kilka tak naprawdę lat przygotowywań, kilkanaście weekendów po to, aby się do tego przygotować. Więc byliśmy przygotowani do rekonstrukcji tkanek miękkich. Niestety uraz Grzegorza spowodował nie tylko oddzielenie tkanek miękkich, ale również elementów kostnych. Stąd jak gdyby mieliśmy około 2 tygodni czasu, żeby się przygotować do tego typu zabiegu. Poproszono nas, pamiętam, to był weekend majowy, to był 3 maja, poprosili nas koledzy z Wrocławia, że jest taki pacjent, czy przyjedziemy na konsultację. To była nieudana replantacja tkanek, czyli próby połączenia naczyń własnych tkanek, ponieważ ten replant, czyli ten fragment twarzy oddzielony był przywieziony do szpitala, ale jednak mimo wszystko rozległość urazu, czas niedokrwienia spowodował, że ta twarz nie przyjęła się u pacjenta. Stąd też poproszono nas, żebyśmy przyjechali. W tym czasie, w pierwszej kolejności, zabezpieczyliśmy tak naprawdę powłoki twarzy albo tego, co zostało. Stąd też jak gdyby ten przeszczep został nazwany pierwszym przeszczepem twarzy ratującym życie na świecie, ponieważ było odsunięte część opony twardej, czyli tego mózgowia jak gdyby, czyli tej najważniejszej struktury, która mogła ulec zakażeniu. Stąd na tyle to był trudny przeszczep, ponieważ wymagał od nas mimo wszystko w ciągu tych 2 tygodni kolejnych przygotowań, kolejnych ćwiczeń, ale całe szczęście się udało. Grzegorz w chwili obecnej jest 10 lat po przeszczepie i wszystko jest okej. Kolejny przeszczep to był 4 grudzień tego samego roku. Trudno powiedzieć, który z nich był trudniejszy. U Asi z kolei, która cierpiała na neurofibromatozę, czyli taką chorobę tkanek miękkich, Asia była po 36 zabiegach operacyjnych przed tym, niż trafiła do nas. Miała zaburzenia połykania, zaburzenia oddychania, stąd jak gdyby też zabieg był na tyle pilny, że chcieliśmy jak gdyby poprawić jej komfort życia i spowodować, żeby mogła wrócić normalnie do funkcjonowania. O tyle to był skomplikowany zabieg, iż neurofibromatoza to jest choroba, która dotyczy tkanek miękkich, które są bardzo dobrze ukrwione. U Asi podczas zabiegu operacyjnego przetoczyliśmy 40 litrów krwi, preparatów krwiopochodnych i sam zabieg resekcyjny, czyli usunięcia tych tkanek, który zakładaliśmy około 6-8 godzin, trwał 16 godzin. Stąd jak gdyby trudno porównać te dwa przypadki i trudno powiedzieć, który był bardziej skomplikowany. Oba myślę, że wymagały od nas dużo cierpliwości i dużo umiejętności tych 14 par rąk, które ten zabieg wykonały. Pacjenci chirurga rekonstrukcyjnego to pacjenci onkologiczni i pacjenci z wypadków. Które przypadki są trudniejsze? Onkologia rządzi się swoimi prawami i tak naprawdę wiemy, że jest guz, który trzeba usunąć z marginesem tkanek zdrowych. W urazach o tyle może jest bardziej skomplikowane, że to są tak zwane zabiegi wtórne. To są często pacjenci po urazach, po ubytku tkanek, który czas spowodował powstanie blizn, powstanie różnych ubytków takich, które trudno nam przewidzieć. Dopiero sam zabieg operacyjny pokazuje nam
jakich struktur nam brakuje. W tych zabiegach pierwotnych, kiedy łączymy ten zabieg usunięcia guza z rekonstrukcją, mówimy o pierwotnych zabiegach, czyli to, co usuniemy, to jesteśmy w stanie od razu przenieść na pole rekonstrukcji. W urazach o tyle to jest trudniej, że jednak mimo wszystko to są wtórne zabiegi, które no, wydaje mi się, że bardziej, można powiedzieć, są bardziej wymagające. Rozumiem, że ten efekt medyczny jest najważniejszy w tych zabiegach, a na ile ważny jest efekt estetyczny? Jeśli chodzi o onkologię, to wiadomo, że chodzi nam o wyleczenie choroby nowotworowej. To każdemu pacjentowi mówimy, że oczywiście staramy się, będziemy się starać przywrócić odpowiednią funkcję, estetykę, ale przede wszystkim nam zależy na wyleczeniu pacjenta z choroby nowotworowej. W pierwszej kolejności mimo wszystko staramy się odtworzyć funkcję pacjenta, czyli jeśli usuwamy część języka, część żuchwy, to staramy się, aby ta żuchwa była odtworzona, staramy się, żeby ten język był odtworzony, zrekonstruowany i żeby pacjent mógł normalnie połykać, mógł normalnie spożywać pokarmy. Ale ten efekt estetyczny również jest istotny. Na ile nowoczesna technologia pomaga w chirurgii rekonstrukcyjnej? Powiedział Pan o tych gąbkach, które na początku kariery były wykorzystywane w przygotowaniu do operacji. Bardzo nam pomaga nowa technologia, która jest wprowadzana, łączenie inżynierii, biotechnologii, biomechaniki z naszą chirurgią, z chirurgią rekonstrukcyjną. Doskonałym przykładem tego są dzieci. W tym roku również mija 10 lat, odkąd przeniosłem swoje doświadczenia jako chirurg dorosły, przeniosłem na mnie, ja nie jestem chirurgiem dziecięcym, ale kolega, z którym operuję razem, Krzysztof Dowgierd w Olsztynie, przyjechał do nas na kurs, który cyklicznie żeśmy robili, czy tworzyli takie kursy w celu edukacji i nauki innych chirurgów, aby móc rozpropagować tą chirurgię rekonstrukcyjną w Polsce. Zapytał mnie, dlaczego tego u dzieci nie robimy, takich zabiegów, więc od 10 lat tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę z dziećmi i w chwili obecnej każde dziecko, które wymaga rekonstrukcji elementów kostnych regionu głowy i szyi, ma tak zwane planowanie druku 3D. Czyli robimy tomografię komputerowej głowy, robimy tomografię podudzi czy miednicy, zaznaczamy sobie fragment kości, który musimy usunąć, wysyłamy informatyką, informatycy nam na podstawie takiego specjalistycznego oprogramowania z nimi robimy linię cięcia, przenosimy ten element kostny na głowę i szyję, dopasowujemy tak te kosteczki, żeby wszystko pasowało i później mamy gotowe szablony, takie wydrukowane w druku 3D. Te szablony przykładamy sobie do tego fragmentu resekowanego żuchwy, przykładamy do kości strzałkowej do nogi, mamy linię cięcia wyznaczone i tak naprawdę ja mogę zamknąć oko i tą piłą w te cięcia pociąć tą kostkę tak, żeby ona idealnie ukształtowała element kostny, który mamy do odtworzenia. Więc tutaj pomoc oczywiście jest nieoceniona i no, super, że mamy taką możliwość. Kolejna sprawa to są wyspecjalizowane narzędzia. Nie śniło nam się 20 lat temu, jak rozpoczynałem pracę, żeby mieć tak super mikro chirurgiczne narzędzia, gdzie końcówka pensety jest rzędu 0,1 mm. To jak gdyby wymusza na nas kolejne zabiegi operacyjne, bardziej precyzyjne, jeszcze bardziej skomplikowane, tak jak na przykład mikrochirurgia czy supermikrochirurgia dróg limfatycznych, którą również staramy się w chwili obecnej wprowadzać. Powiedział Pan o operacjach dzieci. Ja przeczytałam, że kiedyś obiecywał Pan sobie, że dzieci nie będzie operował, a tymczasem prowadzi również projekt z Panem Profesorem Koszuckim dotyczący ratowania kończyn dzieci. I wiele razy słyszeliśmy w mediach o tym, że w jakimś miejscu w Polsce jedzie Pan i ratuje dziecięce rączki, nóżki. Byłem przerażony na początku swojej pracy jako chirurga, jak przyjeżdżało dziecko z przeciętym palcem i trzeba było jakoś w jakiś sposób zaopatrzyć, więc dlatego powiedziałem, że nigdy dzieci nie będę operował. No, ale życie jednak mimo wszystko zmieniło ten scenariusz i faktycznie od 10 lat również zacząłem operować dzieci i przenosić to doświadczenie z dorosłych na dzieci. Tak, tych programów jest kilka, można powiedzieć, bo to jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie z profesorem Koszuckim uratowaliśmy kilka kończyn dolnych po urazach, ale to również jest duża współpraca z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie operujemy z doktorem Pachutą, operujemy kończyny dolne u dzieci i górne po mięsakach, czyli czy z mięsakami
gdzie za pomocą chirurgii rekonstrukcyjnej jesteśmy w stanie ratować te kończyny. I oczywiście no, duży projekt chirurgii dziecięcej w powiązaniu z oddziałem w Olsztynie, gdzie tak naprawdę większość moich pacjentów małych jest operowanych tak. Tam to jest około 240 wolnych płatów tak zwanych, czyli tych dużych rekonstrukcji wykonanych na chwilę obecną. No to jeden z większych materiałów, jeśli chodzi o Europę. Także no, cieszymy się z tego, że w taki sposób się to rozwija. A podobno boi się pan krwi. To jak się zostaje chirurgiem z taką fobią? Swojej krwi się, bardzo się boję swojej krwi. Rozpoczęło się to gdzieś w podstawówce, gdzie kilkukrotnie gdzieś miałem jakieś urazy, gdzie jak zobaczyłem swoją krew, to udało mi się zemdleć. Na studiach przy szczepieniu na WZW również udało mi się stracić przytomność. Był taki rząd studentów, którzy podchodzili jak gdyby no, przed tym, niż była moja kolej, to udało mi się stracić przytomność. I kolejny przypadek, moja kuzynka, która jest instrumentariuszką zresztą do dzisiaj w Niemczech, mamy takie, podczas studiów były tak zwane staże czy praktyki pielęgniarskie, więc udało mi się tam wyprosić ją, żeby tam nie zabrała na salę operacyjną, na blok, bo zawsze tym chirurgiem chciałem zostać. I podczas cesarskiego cięcia również udało mi się zemdleć, więc potem powiedziała, no Łukasz, zastanów się, co ty naprawdę chcesz robić. Jest tyle innych specjalności, przecież po co ci ta chirurgia jest potrzebna, jak ty nie potrafisz tego przy stole patrząc na to, a co dopiero robić. No ale rok po roku, gdzieś zawsze ta chirurgia była dla mnie takim konkretnym działem medycyny, że przychodzi pacjent z problemem, operuje się pacjenta i on wychodzi już bez tego problemu. W jednym z wywiadów powiedział pan, że jest trochę jak krawiec, trochę jak rzeźbiarz. Ja pamiętam, miałam okazję być przy operacji rekonstrukcji nagłośni. Tam obserwowałam, jak z poszczególnych elementów ludzkiego ciała za pomocą takiego wiertła dentystycznego formowana była ta krtań. Gdzie nabywa się takich umiejętności? Mój tata jest cieślą z zawodu, stąd też jak gdyby od samego początku dzieciństwa uczestniczyłem w pracach związanych z jego pracą. To znaczy, to były wiertarki, to były różne wkrętarki, piły. Stąd myślę tak. Myślę, że dużo wyciągamy jednak z dzieciństwa, od swoich rodziców, umiejętności takie, które później nam służą. Faktycznie, no, jeśli chodzi o moją osobę, było to bardzo, bardzo pomocne, ale jednak mimo wszystko uczestniczenie w zabiegach operacyjnych od samego początku, kiedy to się dało zrobić, to znaczy to były studia, a na piątym roku, pamiętam, studiów swoich medycznych, zamieniałem wszystkie możliwe swoje zajęcia, które przekładałem na pracę i asystę w Instytucie Onkologii. Wtedy już jakby uczestniczyłem w zespole profesora Maciejewskiego, wiadomo, na początku jako student. Później, dzięki uprzejmości profesora Maciejewskiego, seniora, udało mi się 2 miesiące być na tak zwanym okresie próbnym wolontariatu, który również staram się wykorzystać jak najbardziej, a później już każdy kolejny zabieg operacyjny, każdy kolejny przypadek pacjenta, no jednak wymaga mimo wszystko tych zdolności manualnych. Profesorze, a jakie są pana marzenia, takie prywatne i zawodowe? Ojej, chyba takim najważniejszym to, żeby mieć zdrowie i siły do tego, żeby móc dalej pracować, bo jednak chirurgia stała się moją pasją życiową i no myślę, że to jak ktoś mnie zapytał, bo to trudne pytanie jest, przyznam szczerze, to jednak mimo wszystko chciałbym zawodowo utrzymać się na tym poziomie, który jestem, a przede wszystkim no, poszerzać swoje horyzonty coraz bardziej, jeśli chodzi o chirurgię. To takie zawodowe plany, a takie, które są poza zawodem, to myślę, że już są spełnione. Mam 4 zdrowych dzieci.
Myślę, że to jest chyba najistotniejsze w naszym życiu, żeby jednak mieć osoby, którym się poświęca czas i z którymi się spędza każdą wolną chwilę.